Wielkie gratulacje. Powiedz nam, jak to się stało. Jak to się stało? Po prostu popłynąłem. Myślę, że mogę być zadowolony z tego startu. Może troszeczkę za mocno zacząłem, poniosła mnie publika, ale to jest fajne uczucie, jak się tak płynie właśnie. Wtedy mam kolejne starty, 200 delfinem, 200 kraulem, na nich się lepiej czuję, no i powinno być dobrze. Jesteś kolekcjonerem medali, ten brąz jak stawiasz w tej swojej hierarchii wartości? Bardzo ważny medal, no przede wszystkim na rozpoczęcie samych mistrzostw, wiem, że jestem w dobrej dyspozycji i mogę pływać bardzo szybko. No jestem zadowolony i przede mną kolejny start. Powtórzysz to w Londynie, czy lepiej będzie? No gdybym tak powtórzył nawet ten brązowy na 400, to byłoby wyśmienicie. Marta widziała? No myślę, że w telewizji oglądała. I co czuła? A to ja nie wiem. Dobry moment, że kolejny startami będzie mniejsza niż ważny ten medal? Tak, będzie zdecydowanie łatwiej. Wiem, że jestem w dobrej dyspozycji i tutaj ta publika zdecydowanie pomaga. Fajne uczucie, że w końcu takie mistrzostwa Europy są w Polsce i dobrze tam się stoi przed słupkiem i dobre emocje. Byłeś bohaterem przez chwilę pierwszym, a już kolega cię przebił. Co ty na to? To była jego konkurencja, no bardzo ładnie. Radek ustanowił rekord Polski. Bardzo wartościowy wynik i myślę, że tutaj zaraz z nim będziecie rozmawiać. Trzeba będzie odbić się w następnym wyścigu. Trzeba odbić, no będę pływał jak najszybciej, a Radek zrobił swoje, przygotował się wyśmienicie i to było widać na dystansie.